Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsie. Jak widzicie, szybko nam znalazło meczyk. Nadal jest to ten weekendowy szał, że tak powiem, w sensie ten z kryształami. Oczywiście mawkę bierzemy, bo chcę nią czwarty level dobić, żeby była to już ósma postać na czwartym poziomie, którą będziemy posiadali. No i zobaczymy, jak to będzie. Na razie widzę, że Ludwik XIV tutaj troszeczkę zmienił swój image, że tak powiem. Przepraszam, to jest... Co? To jest Wix. To jest Ludwik Wix. Myślę, że to jest Ludwik XIV, w sensie... Jakby to trzecie od tyłu, to jest... Sif, że tak powiem. Albo ewentualnie XVI, gdyby ktoś przestawił X-a, tylko wy, czemu? Najgorsze zło. Nie można tak pisać, to jest błąd w tym momencie w zapisie rzymskim... Ciframi rzymskimi, tak? Tak, z rzymskimi, dobrze powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że arabskimi, ale... Arabskie to są te właśnie zwykłe. Nasze, że tak powiem. Okej, okay, a oczywiście serwery jak zawsze 10 na 10. I znowu gramy deadmatch. Szybkie są, fajne są te deadmatche. No chyba, że jest bardzo wyrównane, ale wtedy jestem bardziej ciekawy. Jak jest taki średni, że tak powiem, że nie wiem, jedna drużyna wygra 3, druga 5, tak mech, tak szczerze mówiąc to wygląda, to... Tutaj się też średnio ogląda, wydaje mi się, najbardziej. A to jest jeszcze inna mapa. O, nice. Mamy jako Drogoza, Sky, którzy nie mają autobaja na szczęście. Ludwika oczywiście. Nie, którzy mogą mieć autobaja. Drogoz ze zwinnością kawę, no i tego goblinka, którego nigdy nie pamiętam. Który też nic jeszcze nie kupił. Nikt jest ta na S, Tyra, ta babka, Bombowy Król i Atroxus. Nie pamiętam ich na imię czasem, wiecie? To jest Service właśnie, a tutaj nie pamiętam w ogóle. Właśnie po prostu nie grywałem, w sensie ona się rzadko pojawia tutaj jakoś. Tak. Więc na koniec mam tylko pojedynczy skok. Podwójnie to byłoby to zbyt opetro, pewnie. Okej, okay, musimy... A, to jest przyjęcie punktu. Okej, okay, to się trafiło. Teraz nie dostałem tutaj mocno. O cholera. O, udało mi się? Wait, what? Jak? Tak. Okej, okay, poczekaj chwilę, żebym się zregenerował HP. To jest dla mnie dosyć ważne. Okej, okay, zabity. Przejmujemy teraz szybko. Dziękuję. Światło na ten. Bardzo mądrze zagrany ten. Zagrany ten granat. To tak można nazwać. Braksu znowu. Tak? Nie. Nie dostać. O cholera, jeszcze się na mnie rzuciła ta babka. Nic. Ona jest tak, jak mi się wydawało. Ona ma HP. A ładnie nie obiła przede wszystkim. To było dobre z tej strony. Ale chyba trochę tankiem, jakby nie patrzeć też. Ja nie grałem na dwóch tanków, że tak to nazwę. Tak, na dwóch tanków zresztą, bo kupię sobie przystań. Znaczy, przynajmniej zakładam tak, że tak jest, bo... Tak są jej aktualne zakupy. Tak, to właśnie HP. To był tank. No cóż, stoimy tu. Co przyjęte, okej. Okay. Tak. Może król nie spotkamy. Nie uciekł troszeczkę, ale zaraz go dogonimy, nie ma problemu. Ja mówiłem, to nie jest jakiś wielki problem, żeby go dogonić. Czego nie miwką, jeżeli mamy pół. Jeszcze aktywne. Wow, co to było? Jakiego zabiłem? No patrzcie, ja to rzuciłem po prostu tak, żeby to było, nie? Że go postraszyć, a wyszło lepiej niż się spodziewałem. Dobra. No nie, tutaj. O, jest zabita znowu. Jejku, jak mi dobrze idzie. Znowu. Dzisiaj ładnie te kile mi wchodzą. A nie chodzi nie o ilość, tylko przede wszystkim o to, jak mi wchodzą. Czasem mogę mieć ilościowo dużo, a mogą mi wchodzić gorzej. Cholera, mi to wróciło. I wyjdę na plecy. Okej, zabity. To są babka jeszcze w serii, w sensie, abyś chciał zabić. Pięknie, kolejna zabita. Tam jeszcze u góry jest... kto tam jest? Teraz nic nie zrobię, właśnie. Tyra mnie zabiła.
nie miałem szans za bardzo. Muszę za niej. Załatwo mnie po prostu sobie wzięła tak. Po prostu o. Już mnie miała. Okej, okay, mamy 5 co prawda kredytów, ale ja bym to wydał na zwinne dłonie znowu. Bo zwinne dłonie mi się przydają trochę. W sensie nie jakoś się utrzymam. Ło, co tam Skype porobiła, je pierdykam. To było zajebiste. 2006. Czy dziecko tej gra 11-letnie? Poczułem się jak, nie wiem, strasznie staro, tak? Jak ja widzę powyżej, jak już widzę w ogóle 2001, 2002, to się tak czuję takie, to jakieś młodziaki, nie? Mimo, że są niewiele młodsi niż ja. Widzę tam 2-3 lata, nie? 2000-2001, tak jak mówię, 2-3 lata, to są różnicy. Tak. Już się wiecie, taka chwila zastanowienia, czy na pewno dobrze mówię. Okay. Czekamy teraz oczywiście na point spawning. Mi się wydawało, że to troszkę inna mapa, wiecie, tak na samym początku. Więc to jest mój błąd oczywiście. Natomiast przyjemnie się tutaj gra. Jestem ciekaw, jak wyglądają rankedy, w sensie ciężko, czy bez drużyny sobie zagrać rankeda tutaj jakiegoś sensownego. Ja chciałbym zobaczyć po prostu tak sam z siebie. Tak, już wyłączyłem sobie ten licznik FPS, tak by the way. Ten już zastanawiał, jakiś podział. Tak, tak. Nie, jestem w dupie. Skoncentrowałem HP przy okazji uciekając, bo ucieczka akurat ten nam daje HP dzięki karcie, jak się nie mylę. Tak, dobrze mówię. Fak, wpadnę. Dobra, nie wpadnę w to, bo to na szczęście minęło. Jeszcze mi się zregeneruje HP. Okej, ale czemu my nie wchodzimy na pomoc właśnie? Tutaj wejdzie ktoś. Okej, ja jestem skrzydlający, wiem, ale można czemu by nie. Czemu by nie po prostu nie zebrać parę procent tutaj dla teamu oczywiście. No to sobie rzucę ten idę. A, to mogłoby król. Użyłem tego, ale udało mi się uciec. 118 HP, więc też nieźle. Znowu tak, trochę wygrał na parcie może. Tak? Oj, nie coś. Goni mnie, kurczę. Zresztą niedługo. Ok, przyjmiemy ten punkt, żeby zobaczyć. 84% bez jeszcze, że nam się to nie uda na 93. Ciężko by było po prostu, żeby to nie wyszło. 99 to jeszcze 1% tylko i easy. A teraz dwóch przeciwników, trzech już na tym stoi. Niedobrze, trzeba mieć tam wbić. Okej. Jeszcze Tyra zrobiła, jest zabita. Okej. To będziemy tam właśnie, mamy to. Okay, teraz tylko trzeba popchnąć payload. Czy payload? Nie pamiętam, jak się to nazywa, jako ładunek. Tutaj dobrze po mnie, ale nie będzie najlepszy pomysł, żeby się w nich wbijać, poczekam chwilę. Dobra. Tutaj tak. Teraz za mną. Jak było? Co to robi? O, ale zrobiło mnie. Mądrze zagrał. W takim młodzie raz zagrał mądrzej niż ja. Nie mam, po prostu tutaj stanął. Tutaj po prostu stanął się z mojego ulta i ja myślałem, że on tak pomyślał, że tak będzie mądrzej. Czy ja za głupoty gadam? I myślę, że naprawdę ktoś tutaj pomyślał i tak, wiecie, tak celowo zagrał, ale nie, on po prostu stanął tam, żeby przegrać mojego ulta, żebym go nie zabił. Ostatecznie on zabił mnie. Za żałosne dziadostwo z mojej strony. I nie umiem grać w ogóle w tą grę. W sumie nie jest chyba żadnym zdziwieniem dla was. Nie. Zastanawiam się nad niektórymi drogami, czy nie ma jakichś krótszych, bo jakiś skrótów, na przykład o, jak tutaj. Ten Droxus standardowo. Ja na niego czasem będę mówił Atroxus, patrzcie mi za to wtedy. Tak. A i dupa. Ani. Nawet go nie uderzyłem chyba. No, no nie, nawet go nie zraniłem.
Czy skrzydłem, ja powinienem po prostu chodzić takimi drogami dziwnymi, żeby po prostu ich obić przynajmniej trochę i potem uciec, nie? Minut nam zostało niecałe. To będzie overtime jeszcze do tego. Fajny odcinek, wydaje mi się. Znaczy, no tam przede wszystkim z tą Tyrą masę rzeczy tak zjebałem. Delikatnie mówię, znaczy, chyba to jest już przekonać, ale no, po prostu spieprzyłem tak mocno. To nie pozostaje wątpliwości. O, to jest Kai. To jest za ten kill, która chyba zżyła, nie? Właśnie, ona ich ultem chyba zabiła, nie? Dokładnie. No, a, jeszcze tak. To ona szkodę zrobiła. Brawo. Absolutnie bardzo ładnie zagrała. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki z Paladinsów. Przepraszam, że ja was tak zostawiam czasem z czarnym ekranem, ale to przez to, bo się strasznie długo ładuje menu, co zaraz pewnie jeszcze zobaczycie, o właśnie. Jeszcze otrzymaliśmy kryształy, to zobaczmy, czy już mamy na skrzyneczkę, jeśli nie, to nie, jeszcze musimy zagrać troszkę. Tak więc do zobaczenia następnym razem i na razie.